dobra zabawa. Przede wszystkim. Choć to słowa wychowawczyni, dokładnie z takim nastawieniem, kilka minut po godzinie 9:00, na gdańskim dworcu PKS zaczęła zbierać się młodzież, która Boże Narodzenie spędzi nie w Gdańsku, lecz we włoskim porcie na pokładzie Pogorii. To nie musi być Gdańsk, to nie jest takie ważne. Bo tam i tak większość z mojego domu wjeżdża, więc fajnie, że ja też jadę gdzieś. Pozytywne emocje od tych przymiłych dzieciaków czuć dziś było z daleka. Myślę, że będzie fajnie na pewno, że grupa też jest bardzo fajna, już poznałam osoby. I myślę, że naprawdę będzie super, że wyjazd będzie super, że będziemy też zwiedzać Rzym, także się cieszę bardzo. Pierwszy raz jadę do Włoch i będę zwiedzał Rzym pierwszy raz. Zwiedzanie Rzymu stało jednak pod znakiem zapytania. Dzięki ludziom dobrej woli Rzym ze wszystkimi jego urokami przyjmie tę młodzież z samego rana w sobotę 19 grudnia. Polacy mieszkający za granicą, pan Jurek zwłaszcza w Rzymie, z którym nawiązaliśmy kontakt, żeby oprowadzał dzieci i na początku była rozmowa o pieniądzach. Po wgłębieniu się w temat zadzwonił do nas i powiedział, że nie, on w takim razie wie już o co chodzi i oprowadzi po Rzymie nas za darmo. Z kolei dzięki panu Michałowi ze Stanów, który zebrał 1200 dolarów, dzieciaki będą miały fundusze na lokalne atrakcje i przysmaki. To piękny gest wsparcia, ale te niematerialne są równie ważne. Jestem tutaj, żeby im towarzyszyć, wesprzeć i żeby nie czuły się same, że jest ktoś z nimi po prostu. Odprowadza i macha. My też pomachaliśmy młodzieży, gdy wyruszyli w swoją włosko-świąteczną podróż. Obiecali, że zadbają o porządną relację z tej wyprawy.